informacją, że w sumie z tamtego samochodu, co mamy go po prawej, niezbyt dużo mogę wyciągnąć oprócz zawieszenia tylnego prawego. W sensie tego skpią na masce, tak? Mhm. Bo tak patrzę, jakby kompresuję sobie wszystko, co możemy powyciągać z tamtego tutaj. Mhm. A I fotel? Właśnie fotele jeszcze możemy powymieniać, bo tam chyba są w dobrym stanie. No właśnie, coś mi tak wydawało, że tam były lepsze. Ale Nie, tak ledwo. Ale reszta do wyrzucenia, do skrapowania. Tylko tam sobie. Jest silnik 98%. Pokaż. No właśnie, silnik i akumulator możemy sobie wymienić. Akumulator możesz wymienić już teraz chyba. Ogrzewanie ile tam jest? Czekaj. Wymienię akumulator. Dobra, akumulator wyjąłem. Mówisz o czym? Ogrzewanie? Mhm. 100%. A da się go wyciągnąć? Czekaj, zobaczę. Ogrzewanie nie mogę go wyjąć. A opona przednia prawa ile ma? Przednia prawa 28. A tylnia prawa? Tylnia prawa 27. Nie, to bez sensu. Mogę tylko, jak dasz mi tutaj, to mogę wymienić akumulator. Tak, wymienię, śmiało. Bo ja mam trzy kluczyki do Heavyara Niara. Ewentualnie, jakby się jeszcze dało, możemy wymienić silnik, ale to już... Ale silnik potrzebuje chyba... Wiem. Przeznaczony stan silnika spadnie do zera. Tak, ale jak weźmiemy ten silnik teoretycznie, to możemy naprawić tamten. Dobra, zamontowałem już ten lepszy akumulator. Mhm. Chyba, że nie chcemy się z... Bo ewentualnie można jeszcze... Tylko potrzebujemy chyba dwóch samochodów, co nie? No najlepiej. Jeszcze musimy jakąś ciężarówkę ogarnąć. Bo tak to chciałem rzucić propozycją, możemy jeszcze z tego czerwonego powymieniać. No. Ale on będzie chyba nam póki co jeszcze potrzebny, póki nie mamy lepszego. Jestem za. A tak, to mogę się tym pobawić, powymieniać. Tylko potrzebuję tego podnośnika, nie? No to teraz znów pojedziemy na wyprawę. Bo ani silnika, ani nic nie mogę z tym wymienić, a jest tam wiele rzeczy z tego tamtego samochodu, co mógłbym tu przerzucić. Myślę, że teoretycznie możemy też gdzieś na jakieś stacje podjechać. Bo tutaj mamy na przykład silnik chyba 90%. Tak, ale zauważ, że tam jest napisane, że jak wygrzebiesz części silnikowe, to spada do zera. Ale do naprawy silnika potrzeba właśnie części silnikowej i teoretycznie w taki sposób tamten silnik możemy naprawić. Kupujesz, czy nie? No, widzę właśnie. Części silnikowe możemy naprawić. Widzę, dobra. Szczerze, żeby mnie zajmowało wsadę tu ten słabszy akumulator. Mhm. Zjem sobie resztę rzeczy z patelni. Montuję drugi zbiornik na wodę. A jak? Chcesz ten worek? Czekaj chwilę, zobacz, czego mi brakuje. O, masz tu, weźmiesz sobie. Boczka na wodę. Desek czterech. Bo masz w domu w jednej. Wiem. Czekaj, zobacz. Jeden coś. Worek tylko miałeś? Mhm. No i cholerę. To jest zbiornik paliwa. Patrz, jaki mechanik, no. Dobra, to mogę odłożyć tu. Tylko nad tym ogrzewaniem ubolewam, ale tak to wszystko jest tutaj git. Można by było ewentualnie naprawić jeszcze bagażnik. No ale to chyba potrzeba spawarki, prawda? Chwila. Palnik gazowy. A, palnik gazowy. Arkusz blachy i trzeci poziom spawania. A masz jaki poziom spawania, przypomnij? Zero, bo ja mam... No spawa, czekaj, ci powiem w sumie co mam.
naprawa pojazdów, trzeci poziom i to w sumie tyle. No właśnie. Więc szału nie ma, dupy nie urywa. Ale można niektóre rzeczy wymienić, które normalnie nie mógłbym. No i tych desek dużo wcale nie było. Przypomnij, jak mogę spadanie sobie ponabijać, to później ewentualnie bym sam grał. To może coś bym porobił. Ale, że co jeszcze raz? Że w sumie co można by było pospawać. Nie mam pojęcia. O, no w sumie mógłbym sobie książek poczytać trochę. Czytać. Coś pobudować. Nie mam pojęcia. Stolarstwo mam na poziomie 4, robię 5 teraz. A mógłbym naprawić, ale jeszcze potrzebuję jeden poziom naprawy pojazdów. Widzisz. Czyli coś musiałbym rozmontować, coś przerzucić. Czekaj, bo krwawie. Dobra, to ja idę do tego domu. Może jest jakaś książka na naprawę. Gotowanie, naprawa pojazdów tam pierwszy. A to dla tego i tego. Dobra, zapalę sobie papieroska. Naprawdę nie mamy książek na naprawę pojazdów na trzeci Było i gdzieś. czwarty. A, na trzeci nie. Mamy na pierwszy i drugi, a potrzebuję No. na czwarty. Ale za to mamy książki na spawanie, więc to się przyda. Dobra, idę sobie wymienić. Ja teoretycznie mogę iść spać już. A ja muszę jeszcze, zapomniałem, rzeczy do lodówki podsadzać. Bo mi tu by prawie wszystko popadało. Szczerze nie wiem, olej roślinny chyba. Chyba normalnie do szafki, co? Chyba ta. Bo olej i tak dalej to się używa jako dodatek do jedzenia. Czemu mi taśmy naprawczej nie pokazuje? Co się dzieje z tym? Syrop klonowy, pięknie. No dobra, to taśmy naprawczej po prostu jest mało. A, dobra, wyjaśniło się. Dlaczego trzeba potrzebować? Taśmy naprawczej. Taśmy naprawczej, chodź. Cztery wystarczy. No tak, śmiało. Wiesz. Dzięki. Głównie wziąłem, bo myślałem o naprawie włóczni. Ale tak jak patrzę, to chyba mi się nie opłaca aktualnie. Dobra, naprawiłem już 5 razy maczety. Jeszcze żyje? Jeszcze żyję, ale ma więcej troszeczkę niż połowę durability. I bez szału. Dobra, to idę sobie zabandażuję ponownie rękę. Infekcja. Będzie trochę roboty. Sześć razy naprawiłem. Siedem razy naprawiłem. Problemy. No normalnie. Jest 81% naprawy. Szansy naprawy. O, naprawiłem. Szczerze z Dobra. ciekawości zobaczę stan techniczny tamtego czerwonego. Czy może coś tu by przydało się z tamtego przerzucić? Jakiś plan to jest. Fotele. W głównej mierze fotele. Fotel kierowcy 32%. No to bez szału. Fotel tylny 37%. Kurwa, No, stop bez szału. iść, wymieniać, punkty sobie nabijać. Może nieco
perfect, ale... Ale wymieniać z chęcią. Dobra, idziemy spać. Pozwolisz tylko, żeby tego fotele sobie poprzerzucam. No dobra, no. Czekaj, rzucę tu, bo mi zaraz kręgosłup padnie. To ty masz kręgosłup? Moja postać niby ma, ale sam się dziwię, że ma. Serio, smutek ci wskoczył. To tak powinno być. Ej, czemu zostawiłeś kuchenkę włączoną? Bo nie zostawiłem włączoną. Aha. A. Co powinno być? Czemu ty masz kurwa fotel? Bo wymieniam. Da się na nim usiąść? Czekaj, kurwa, idę wymieniać. Punkty sobie nabijam. Co posiedzę, popatrzę. Na chwilę, to był fotel, jak możesz zobaczyć, jaki? Kierowcy? Czy nieważne, fotel zwykły jaki. Do autotypu. Zwykły. Dobra, to czekaj, to wymontuję sobie ten przedni. Rzucę, ten podniosę. Gimnastyka na pewno. No, żeby zwiększyć siłę, nie? Wiesz, że tutaj też na to wpływa regularność. Wiem, ale ekspy lecą. Dobra, montujemy fotel. Mam siłę na poziomie 10, na 11 ostatni brakuje mi... od chuja. Mam bardzo ważne pytanie. No. Czy mogę tam ten czerwony, co ma... W sensie nie ten czerwony. Ten srebrny, co ma przód rozwalony totalnie z tyłem. No. Mogę go sobie rozebrać do wyboru, do koloru, bo przerzucać ważne części do czerwonego. Możesz, pozwalam ci. Tylko zobacz, że nic w środku nie ma. Nie ma siedzenia, co? Bo już chyba gruzowozem nie będziesz jeździł. Zależy, możesz wszystko wymontować. Jak leci. Dobra, punkty jakieś polecą. Tylko czekaj, jeszcze benzynę bym ściągnął. Dobra, tylko następnego dnia jedziemy po książki, bo muszę kurwa sobie ogarnąć naprawę samochodu, poziom drugi tom. Mhm. Bez tego silnika nie naprawię. Dobra, kanister z benzyną trochę wleciało. Teraz poczekaj, jeszcze tutaj sobie zatankuję. Dolej benzyny. Ja lecę coś zjeść, bo mi postać zaraz padnie. Ja mam lekki ból, smutek, robi się nudno i znaczne zmęczenie. Dobra, ile tu benzyny zostało? Dobra, nie ma benzyny, okej. Okay. Czyli już go możesz bez problemu rozkładać, jak chcesz. Jeszcze może później gdzieś, jak będziemy na mieście, to pójdę, może sprawdzę samochody jakieś, nie? Okej. Okay. Dobra, idziemy? Czekaj, zobaczę jeszcze w sumie na chwilę ten czerwony stan. Bo fotele ma ciekawe do wymiany. Tylny. Szczerze nie wiem, czy jakoś foteli ma sens. Tego ci nie powiem, bo nie mam pojęcia. W sensie znaczenie, ale... Idę wymontować. Idę zobaczyć, jak moja postać ledwo się rusza. Zobaczymy, jak działa. Ten pojemnik na wodę. Podobno jak słyszałem w necie, nie? Aha. Uh-huh. To pić z niego niezbyt dobrze. No nie, to jest brudne, trzeba było przygotować.
Dobra, wyrzucamy fotel. To chyba był tylny. Dobra, 15 zabiera wyczyszczenie wszystkiego. Wymontujmy. Dobra. Wezmę, przeniosę i idziemy. Zobaczę po tym, ile moja postać życia straciła. Dobra. Jak naprawiałeś odzież? Pamiętasz, czy nie? No. Odzież. Potrzebujesz nici igły, którą masz w zestawie do szycia. Mogę ci wyrzucić. No. Bierzesz sobie jakieś ubrania. No. Albo je rozdzierasz, albo rozdzierasz te dżinsy. Polecam dżinsy, bo one mają jakościowy materiał. Przynajmniej lepszy niż kawałki materiału. I klikasz na odzież zniszczoną, sprawdź odzież. No dobra, tylko nie mam dżinsów dodatkowych. Czekaj, przypadkiem ja nie zostawiam tu jakiś? O, tutaj masz spodnie, ale to są chyba... Nie, to są kawałki materiału. Wystarczyło ci kawałki, czy chcesz dżinsy? Nie, no chyba wystarczył kawałki. A masz przy sobie, czy rozdzierać spodnie? Rozdzieraj spodnie. Dobra, podżyj ubranie, wszystko. Dobra, chodź, wyrzucę ci zaraz tą igłę. O, igłę mam. Masz zestaw do szycia? Tylko igłę mam. A, igłę to nic, muszę zobaczyć, gdzie mam. A, wyrzuć mi na chwilę to ubranie, tylko chcę coś zobaczyć. Tutaj wezmę do siebie. Sprawdź odzież. Mogę do naprawy ubrań, potrzebujesz igły i nici, czyli nie mam igły, nie mam nici. No igłę ci dałem. A nie, nie dałem ci igły, czekaj, masz. W sensie, czekaj. To, tylko musimy jeszcze nici gdzieś znaleźć. Szczerze nie wiem, gdzie ona może być. Może jej nie ma już. W sensie, bo ja sobie ostatnio na ubrania naprawiałem, nie? No właśnie, to może już jej nie ma. Powinna gdzieś być, pamiętam. Tu nie, tu nie. Nie, musiałem ją gdzieś... Czekaj, wyrzucę ci. Musiałem gdzieś wyużyć już to wszystko. Masz, tu ci wyrzucam. No igła to mi niepotrzebna teraz w takim razie. W sensie weź ją sobie. Bo musisz, bo tak to tylko nić musisz znaleźć, nie? Dobra, spać. Dobra, spać i na miasto jedziemy chyba, co nie? Dokładnie. Poszukać podnośnika. Bo bym sobie powymontowywał trochę z tego samochodu. Tak do piątej chyba, co? Aha, brudny bandaż. No kurde, ile to ugryzienie trzyma? O, szyja ból, juchu. Nie wiadomo skąd, tylko o, sobie wstałem. O, łóżka. Ja to ugryzienie chyba będę już na zawsze. Szczerze nie wiem, czy... Nie wiem, włóczka chyba by nie zadziałała. Dobra, mniejsza, lecimy. Tylko przydam jeszcze coś na szybko. Jedziemy twoim powymienianym, czy jedziemy moim tym też twoim. Powymienianym? Na razie tego białego nie tykamy. Okej, jakby co?
Te fotele mogę chyba tu zostawić, co nie? Chwilowo. Skrzyni wrzuć. Mamy tyle skrzyń, że o matko. Chyba nie wiem, czy chcesz zajmować sobie 15 wagi. No ale mamy niektóre puste tutaj nawet. Czekaj, zobaczę, może coś się z nimi da zrobić. Kurwa, jestem... Mogłem sobie te fotele ponaprawiać i mieć na 100%. Ale mogłem nie nosić tego wszystkiego. Dany aktor. Myślałem, że to się da tylko przenosić. Ej, kurwa, ja sobie... Oj, nie to chciałem przeczytać, ale ze mnie pajac. Dobra, już nieważne, siedzę w samochodzie, czekam. Już idę. Już trudno. Później jak będę sam albo coś, to poprzenoszę te fotele. Ewentualnie części powymieniam z innych samochodów na ulicy. O, to nie jest głupi pomysł. No, tylko potrzebuję podnośnika. Okej, tylko sobie napełnię jeszcze butelkę. Czekaj, mówisz, że w tym bagażniku mamy klucz do kół. Mhm. Bierit. Klucz na stazynie też Bierit. Kurwa, ten siedzenia pozostawił. A w czym problem? Przeszkadza. Nie no. Piękna okolica będzie. Jestem artystą. No, aktorem to na pewno. No, ale to skręcanie to muszę sobie ogarnąć. To on ma koszmarne, faktycznie. Przynajmniej przy starcie. A tak to jeszcze przeżywalne. Ciekawe, czy mnie z okna widać, jak celuję w tej chwili. Wyjechałem. Dobra, na lewo. Lewo. Ach, który... Zawodowy kierowca, o co ci chodzi? No nic, oprócz tego, że dostałem DPS-y. A. No to sorry. Chyba. Chyba. Chyba nie. Do przodu, o kurwa. Trochę ich tu jest. I w dół. Brawo. Dalej. Dobra. Dalej, 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 śmiało. Idź może tutaj w dół. Albo dobra, idź w górę, dobra, idź w górę. Już jak jechałeś, to idź w górę. W lewo. Prosto, 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 śmiało. No oczywiście wiedziałem, że to zrobisz. Zapomniałem, bo chciałem wyminąć to też. Uważaj na hydrant. Teraz. Pięć w prawo. Supermarket to nie, bar nie, w lewo skręcaj. No spokojnie, one ci krzywdy nie zrobiły aż tak bardzo. Wiem, ale chcę je po prostu sobie powymijać. Jeździmy i szukamy. Stacja benzynowa. Chcemy zajeżdżać? Przejedź tylko tak obok. Bo jak to będzie tylko i wyłącznie stricte, to nie ma sensu. Jeszcze tu coś mamy, jakiś taki... Motel. Hangar. Nie, to jest motel chyba. Nie wiem. No pewnie, że motel. Tu mamy motel, ale tam obok tego... obok stacji paliw coś było. Jakieś czarne kropki też widzę. Jak zjadę dalej, nie? Zielony, co to może być? Sklep spożywczy. To dalej.
dorożku. Fioletowe to jest coś takiego publicznego, że tak powiem. Nie wiem, chcemy tam wchodzić? Przejdź tylko obok. Weźmy w ogóle, co to jest. Wygląda jak taki wielki hangar. No, przejdź obok niego jeszcze. Jakaś szkoła? No niezła ta szkoła. Dobra, dalej czy... No dalej, dalej. Włączyłem ogrzewanie. To żółte, co to może być? Jakieś spożywcze albo stacje. Wildlet? Dobrze czytałem. A, żeś się wpieprzył. Dobra, pół biedy. No, pół biedy to jak tam samochód stanie, kurwa, aktor, prawda? Jestem zawodowym kierowcą, proszę. Jedź bliżej tej dolnej granicy. O tu. Greenes? Spożywczak. Tutaj może być, mogą być nasiona. Chcemy, mamy No. przecież. Dobra, idź dalej. Tu co, tutaj może być jakiś hotel? Coś, też coś rodzaju spożywczak. Nie, no gdzie? To nie jest spożywczak. Dobra, ubrania. Chcemy tu zajrzeć, mamy tam coś fioletowego. No to sprawdź. Przez to możesz przejechać śmiało. Policja! Chcemy? No kurwa się pytasz, głupio, tylko znajdź jakąś dobrą miejscówkę, żeby się, wiesz, zatrzymać. No. Kurwa, o Brawo, co? aktor, brawo! Dzięki. Wytłukłeś kurwa szybę przednią, wiesz? I tak będzie do wymiany. Kurwa. Wykręcaj w lewo. W lewo, aktor, w lewo. Wiem, że w lewo, ale szukamy miejsca. A tam Najpierw to było. ty musisz je. Tak na razie to ty zwabiasz wszystkie, jak leci. Serio, jak leci, wszystkie zwabiasz. No bo nie wiem, gdzie chcemy zaparkować. Przesiadaj się. Dobra, jedziesz. Super, silnik zgasł. To jest szkoła chyba. Nie wiem, ale wiem jedno, jak znajdziemy jakiś samochód, to lecimy wymieniać. No, po twojej jeździe na pewno. Dlatego nie chciałem B'ego ruszyć, szczerze powiedziawszy. No, ale ty byś prowadził. Ale mi się nie chciało prowadzić teraz. Ciekawe, czy któryś z tych by działał. Dlatego chcę je zebrać stąd. Mi się palić chce, serio. No ściąga mnie chyba wszystkie jak leci. Z autostrady na pewno. A czy spod komendy, to nie wiem. Komenda tu była w lewo, tak? Nie. Fioletowy. Fioletowy. Dobra, wyskakuj. Leć pod komendę. Uciekaj. Trochę idzie za tobą. Zresztą dasz sobie radę? Ledwo, ale przebiegnę jakoś. Wszystkie lecą do ciebie z okolicy.
Ja staram się przebiec tak, żeby je gdzieś w lesie zgubić i... O kurde, może być nawet problem, żeby je wyminąć. Nie to. Bo nie powiem trochę, O, jak mi FPS-y spadły. bo nie powiem trochę ich do mnie idzie. Więc tak idę pomiędzy drzewami. Oj, nie wiem, czy właśnie nie zginę. No to co samobójstwo. Chyba tak.